Pan Marcin pyta, jak to jest z przedszkolami publicznymi w Warszawie? Czy każde przedszkole ustala własne kryteria przyjęcia, czy jest na to jakaś ustawa, no rozumiem, uchwała rady miasta? Kryteria są ustalone przez wydział edukacji i wszędzie powinny być te same kryteria. Warszawa ma w tej chwili, panie Marcinie, 97% przedszkolnienie. Gdyby każde przedszkole ustalało swoje, swój system, to naprawdę byśmy mieli niezły chaos. Co to znaczy przedszkolnienie? To znaczy 97% dzieci chodzi do przedszkola w Warszawie. I, i, a a, może, a mogłoby 100% sto, sto czy jest tyle miejsc w przedszkolach? Myślę, że mogło. Znaczy, w, w, jeszcze w tej chwili ciągle powstają no, nowe miejsca w przedszkolach. Ja nie chcę w tej chwili y, rzucać z głowy cyfry, ale chyba do końca kadencji jeszcze półtora tysiąca. Ale są jakieś problemy z przyjęciem dzieci? Czy to jest pr problem problemy tylko Problemy wynikają z, z logistyki, znaczy, że, że w tak? W niektórych miejscach brakuje jest tam. Jest więcej tam, braku... dzieci, a w niektórych odwrotnie. Dokład, dokładnie jest tak, jak Pan mówi. To znaczy, brakuje nam miejsc na Białołęce, w Ursusie i w Wilanowie. Czy I tam gdzie te są przedszkola powstają. Z Oczywiście. młodymi tak, dziećmi, tak, a, tak, tak, a, a tak, infrastruktura nowa. Tak. A gdzie jest najwięcej przedszkoli? Czy gdzie... w, w Śródmieściu, no. na Ochocie. Mhm. Tam, tam nie ma problemów zupełnie z miejscami. Pan Rafał, czy pani zdaniem to już koniec kariery politycznej Hanny Gronkiewicz-Waltz w roli prezydenta Warszawy? Zdecydowanie nie. Jeszcze czy, wiele przed nią. Jeszcze bardzo wiele przed nią. Czy droższe bilety, wysokie czynszy, to za mało by ją odwołać? Czy bilet, który podrożał w ciągu 4 lat o 10 złotych, mówimy o biletcie miesięcznym, to jest tak wielka podwyżka? Mamy, to już mówiłam tutaj w czasie tej audycji, 70% dopłaca miasto do każdego biletu. Proszę Państwa, jest tak, że w ciągu ostatnich 6 lat wykonaliśmy absolutny skok cywilizacyjny, jeżeli chodzi o transport miejski. Myślę, że mało kto sobie zdaje sprawę, że wpompowane zostało 5 miliardów złotych. SKMK, wymiana taboru autobusowego, wymiana tra yy, tramwajów, torowisk, to są ogromne, to jest naprawdę skok cywilizacyjny. To miasto zupełnie inaczej wy wygląda. Ale w, w czym takim razie jest problem, znaczy dlaczego ta dopłata do biletu musi być tak duża? Czy nie da się gdzieś znaleźć oszczędności, które by sprawiły, że mniej by dopłacano i w związku z tym ten bilet też mógłby być tańszy, albo przy tej samej, przy tym samej dopłacie ten bilet byłby tańszy? Znaczy... Czy jest jakiś problem strukturalny? Znaczy... Czy tak, że... Miasto się rozrasta, tak? miasto jest coraz większe, Cio y, 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 mamy cały czas nowe wyzwania. Tutaj nowy, y, nowa linia tramwajowa, oczekiwana nowa linia na Tarchomin, którą trzeba będzie zrobić. Yy, także yy, y, boję się, że yy, bilet tańszy w krótkim czasie być nie może, natomiast nie powinien być droższy. I tutaj możemy powiedzieć, yy, w, w, w trakcie przerwy, żeśmy rozmawiali, pracujemy obecnie nad kartą Warszawiaka, pracujemy już dobrych parę miesięcy. No ale tak I kardos. myślę, że dzisiaj już mogę z pełną świadomością powiedzieć, że dla Warszawiaków nie będzie podwyżki na bilety miesięczne w przyszłym roku. A dla innych będzie? Myślę, że dla innych będzie. Warszawa ma ogromny problem z dwoma zjawiskami. Po pierwsze, z tym, że bardzo wiele osób nie płaci tutaj podatków. I My to mówimy ciągle, to nie jest żadne nowum. To jest naprawdę bardzo duża ilość osób. Z drugiej strony płacimy Janosikowe, które nie uwzględnia, że tyle mieszkańców niezameldowanych, nie płacących podatków tutaj mieszka. W związku z tym musimy w jakiś sposób promować tych, którzy mieszkając w swoim mieście płacą tu podatki. To jak będzie działała ta karta warszeweka, skoro rozumiem, możemy powiedzieć, że to już jest projekt, który zostanie wcielony w życie? To jest projekt, który zostanie wcielony w życie, natomiast ciągle jeszcze nad nim pracujemy, bo chcielibyśmy, żeby on objął nie tylko strefę komunikacji, ale też właśnie dostęp do kultury. Nie mówię o wejściu do parku Wilanowi, bo to niestety od nas nie zależy ale, ale, ale wejście do, na, na, na przykład na basen, wejście do muzeum, jeżeli to jest muzeum warszawskie, także będziemy starali się tutaj pomagać mieszkańcom Warszawy. W Czy ten sposób. Karta Warszawiaka będzie dla osób płacących podatki w Warszawie. Tak. Eee, I to, bę, to, to, to dotyczy eee, t, wszystkich, którzy płacą podatki w Warszawie, również CIT? Czyli jednoosobowej działalności gospodarczej, czy tylko pitowców? Wydaje mi się, że to dotyczy osób fizycznych. No tak, ale są osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Nie, nie odpowiem tego panu, bo to jest szczegół techniczny. Jeś, jeszcze pit. nie mam tej uchwały, prawda? I jeszcze nad nią nie pracowałam. Znaczy, jest, jest, jesteśmy w trakcie y, dyskusji z u, urzędem na ten temat. Czyli tak, płacisz podatki w Warszawie, dostajesz kartę Warszawiaka. Tak. I ta karta Warszawiaka uprawnia cię do tego, żeby do. Yy... Odpowiedni ceny za bilet miesięczny i mam nadzieję, że do dostępu do muzeów tańszego i do ośrodków sportu tańszego. I od kiedy ta Karta Warszawiaka ma szansę tak fizycznie i Myślę, że od stycznia. Od stycznia 2014, Myślę, od stycznia 2014 roku. 2014 roku. E, jeszcze pytanie od pana Rafała. Czy pani zdaniem realizacja ekonomicznej polityki Donalda Tuska nie szkodzi w Warszawie, a w efekcie Polsce? Nie bardzo rozumiem pytania, jaki, jaki ekonomii, Może, jeżeli pan Rafał by to doprecyzował, to bym była w stanie odpowiedzieć. A chyba tak jest za ogólne, jeżeli chodzi o, o inwestycje w Warszawie. Rozumiem, z że ta, ta... Z, z pieniędzy. Rządowych, to, to, to jednak to, były dość, to są dość duże inwestycje. Stadion Narodowy był taką dużą inwestycją, warto to podkreślać, żeśmy nie dołożyli ani grosza do budowy Stadionu Narodowego, a jednak przecież miasto z tego korzysta. Obwodnica, która niedługo duży fragment będzie otwarty, to są, to są fundusze niemieckie. A warto było te dwa stadiony budować? Znaczy stadion Legii tak intensywnie i tak drogo modernizować i budować Stadion Narodowy? Jeżeli chodzi o stadion Legii, to myślę, że możemy być naprawdę z niego bardzo dumni. Stadion myślę, że... piękny, absolutnie. Ale i, i piękny, i używany. A widać w tej chwili, że stadion narodowy jest również używany. Ja byłam dwa tygodnie temu na targach książki na stadionie narodowym. Po raz pierwszy mamy sytuację, że mamy takie miejsce, które jest właściwie centrum konferencyjnym. Tak? Stadion Złoda. nie tylko jest miejscem, gdzie są mecze, ale. Koncerty, rozumiem, że ostatnio był też jakiś wielki koncert na Stadionie Narodowym. Piosenkarki Beyoncé, prawda? Ale też targi. Te targi y, książki były po prostu czymś niezwykłym. Ja wchodzę na targi książki od, bo może nie będę się przyznawała jak długo lepiej. I y, y, y w takim komforcie dawno nie spędziłam czasu. No tyle, że cały czas przynosi straty ten stadion i ciężko znaleźć moment, kiedy on nie będzie przynosił strat, bo za chwilę znowu trzeba go będzie modernizować. Bo... Ja, czy rozumiem, że tam została wymieniona, też mnie pan pytał sprawie... w tym nie, momencie no tak. już nie warszawskie, tak, ale że tam została wymieniona ekipa zarządzająca i chyba to w tej chwili dużo lepiej wygląda. I, czyli uważa pani, że, że, że to miało sens? Bo wiele znaczy, osób... wygląda na, wy, już dzisiaj? Bo, to, to trochę jest tak. Może posłużę się przykładem mostu Marii skłodowskiej Kili, prawda? E, o, otworzyliśmy most i przez pierwsze dwa tygodnie e, nikt nie mnie jeździł. Nikt nie mnie jeździł. Jechałam w zeszłym tygodniu do Legionowa. No Po prostu normalny most, prawda? I pełen samochodów, i, i używany. Po prostu się musimy do takich miejsc przyzwyczaić. Jeszcze lepszy przykład y, to było otwarcie park, y, parkingu w parku I. jeźdź. Naprawdę były przez pierwszy miesiąc absolutnie wyśmiewane, że stoją puste. Teraz wiadomo, że stoją pełne. Musimy się przyzwyczajać do nowej infrastruktury. To tak jak jest nowa ulica, nowy objazd, no na chwilę to trwa. Dziękuję bardzo. Ja też Dzień. bardzo dziękuję.